Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w zapowiedzi derbów Polski. Tak, tak, derbów polskich. Wisła, Kraków, Legia, Warszawa. Słuchajcie, no mecz, który na pewno elektryzuje. Myślę, że pod kątem, no mamy takie mecze elektryzujące, bo poprzednia kolejka to derby Krakowa, teraz derby Polski, później mecz z Lechem Poznań, także na pewno gorące dwa tygodnie nas czekają. Także słuchajcie, no mecz, który jest na pewno w jakiś sposób ważny, zawsze dla kibiców i Wisły, i Legii, ponieważ mecze między tymi drużynami no, są ważne dla kibiców w związku z historią spotkań, z historią klubów, więc na pewno będzie to ważny mecz w perspektywie w ogóle całej rundy. Myślę, że po derbach Krakowa to mecz z Legią jest na drugim miejscu. Czy Wisła będzie faworytem tego spotkania? Myślę, że jednak nie. Że faworytem nie będziemy, aczkolwiek może taka rola jest lepsza dla Wisły Kraków. Ale myślę, że możemy sprawić niespodziankę. Tak powiem zachęcająco, bo Wisła w ostatnim meczu pokazała pewne elementy, które już funkcjonowała ta gra. Ta gra miała pomysł. Ta gra wyglądała momentami naprawdę bardzo fajnie w derbach Krakowa i też fakt, że Wisła naprawdę trenowała bardzo ciężko przed tym spotkaniem. To też może świadczyć o tym, że Wisła będzie naprawdę dobrze w tym meczu dysponowana, że te elementy, które jeszcze nie wychodziły, mogą w tym meczu wychodzić. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jednak Legia jest zespołem no, troszkę jednak lepszym w tym momencie niż Krakowia, ale no, trzeba pamiętać, że na pewno ta gra może też ze strony Wisły lepiej wyglądać, więc ten mecz może się potoczyć różnie. Legia też nie gra jakiejś super piłki, punktuje oczywiście, to trzeba im oddać, ale nie grają jakoś niesamowicie. Także na pewno szansa dla Wisły Kraków jak najbardziej jest na zwycięstwo w tym spotkaniu. W sobotę właśnie jest to spotkanie, oczywiście w Krakowie, bez udziału publiczności, co trochę na pewno ucierpi, bo pamiętamy mecze w Krakowie właśnie, gdzie na stadion przychodził komplet 33 tysiące ludzi, no to naprawdę tworzyła się niesamowita atmosfera. No a tak, no trzeba troszkę inaczej sobie tutaj to umilić, ten mecz. Więc myślę, że zwycięstwo Wisły Kraków będzie taką rekompensatą za to, że kibice nie mogą się znaleźć na stadionie. Tutaj bardzo ładnie też idzie sprzedaż tych wirtualnych biletów, także no wszystko to też idzie w dobrą stronę, że jest to wsparcie cały czas i to mnie bardzo cieszy. To tak drogą wstępu, bo wiadomo, że tutaj coś musimy też powiedzieć o Legii, też powiemy troszkę więcej o Wiśle Kraków. Słuchajcie, no zaczynając od Legii. No dużo, mają nowego trenera już od no, dłuższego czasu, ale no nie miałem jeszcze okazji o tym wspomnieć, czyli Czesław Michniewicz. No, czyli ceniony trener, wcześniej ligowy, później był selekcjonerem młodzieżowej reprezentacji i tam też no, taka największa sława z jego strony powstała. No i jest to trener, który potrafi pracować, ale efekty nie przychodzą tak nagle. Myślę, że tu w dłuższej perspektywie to może zacząć, tak kolokwialnie mówiąc, żreć. No, ale co by nie mówić o Legii, wyniki mają, tak? Bo ostatni mecz z Lechią, wygrany 2-0, no ogólnie męczą te mecze. Ogólnie męczą te mecze i ogólnie nie wygląda to jakoś wspaniale. No ale mają dobrego napastnika, Tomasa Pekharta, który no, w polu karnym jest naprawdę bardzo groźny. Te wszystkie pojedynki główkowe, no ogólnie lis pola karnego, tak bym go nazwał. Też jest Wszołek, który też potrafi dać określoną jakość. Lukinias, też bardzo dobry piłkarz, jak na warunki polskie. No Karbownik, no to ten ich, że tak powiem, ich postać, tak? Ten młodzieżowiec, który naprawdę dużo daje. No Kapustki, no nie muszę przedstawiać. No, piłkarz, który trochę się odbudowuje, no i trzeba powiedzieć, że się trochę odbudował. Jędrzejczyk, no to wiemy, kto to jest. Mladenowicz, to był ciekawy transfer i taki całkiem rozsądny się wydawał i on faktycznie daje określoną jakość. Za to nie zagra w tym meczu Igor Lewczuk, ponieważ dostał czerwoną kartkę, w sensie dwie żółte, w konsekwencji czerwona.
Fajnie też wygląda ten Juranowicz, dosyć dużo daje temu zespołowi, oczywiście na bramce Artur Boruc. Mamy też takich piłkarzy jak Wieteska, Antolić, Cholewiak, wcześniej zawodnik Śląska Wrocław, Lopez z Krakowi, no taki dosyć no, dziwny ruch akurat, nie rozumiałem tego ruchu. No i bardzo śliz takich też młodzieżowców, prawda? Także na pewno skład dobry, indywidualnie dobry. Ale co jest problemem tego zespołu? To mianowicie jest fakt, że niestety zespół Legii nie ma koncepcji. Co to znaczy? Bo generalnie, jeśli chodzi o tą kadrę, gdyby tutaj była jakaś koncepcja, jakiś pomysł większy, to naprawdę Legia mogłaby odskoczyć lidze. Tak uważam, że wtedy no, byłaby taka sytuacja, przypuszczam, jak kiedyś, wiele lat temu, gdy właśnie Wisła była tak trochę odskakiwała od tej reszty, prawda? Dominowała tą ligę. Tak samo Legia miała też takie momenty. Ale w tej chwili Legia no, wygrywa spotkania, jest wysoko w tabeli. Oczywiście co do tego się trzeba zgodzić. Ale styl i później to, jak prezentuje się w Europie, no jest dosyć średni, żeby nie powiedzieć słaby. I to jest problem Legii Warszawa. Problemem nie jest trener, problemem nawet nie są zawodnicy. Problem jest to, kto tym klubem zarządza i jest to Dariusz Mioduski, który o tym zielonego pojęcia nie ma. Nie dość, że przepłaca te transfery, kupuje zawodników, którzy no, są trochę kupywani na zasadzie okazji, a nie na zasadzie pomysłu czy koncepcji danego trenera. I to jest problem Legii Warszawa. Ale to jest takie moje przemyślenie. A indywidualnie ten zespół się broni. I dlaczego oni są tak wysoko w tabeli? Bo właśnie się bronią tymi... Indywidualizm tutaj dominuje. I dzięki temu, że... No powiedzmy, tych piłkarzy, których przeczytałem, wyczytałem w zasadzie, są, mają określoną jakość i na polską ligę to po prostu wystarcza. Ale już na coś wyżej? Niestety nie. I wiadomo, że Legia w tym meczu będzie faworytem, pomimo, że na pewno no, mają pewne ograniczenia z racji tego, że Lewczuk nie zagra w tym spotkaniu, ale u nas też nie zagra Felicio Brown-Forbes, tak, bo czerwoną kartkę dostał. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że Legia mogła być zespołem lepszym i naprawdę wtedy byśmy nie rozmawiali, czy Wisła by miała szansę. Byśmy powiedzieli, nie no słuchajcie, raczej dostaniemy w ciry, ale to dla nas lepiej z drugiej strony. Tylko tak trochę, tak sobie czasem myślę, że no, gdyby Wisła miała taką sytuację finansową jak Legia, przecież Legia też ma swoje problemy, ale gdyby miała takiego bogatego, powiedzmy, inwestora, właściciela, no to tak naprawdę Wisła, myślę, żeby to lepiej wykorzystała, ale to takie moje mniemanie, moje przemyślenie na ten temat. Słuchajcie, zespół, gdyby był lepiej zarządzany, gdyby był lepiej sprofilowany, pewnie bym tutaj powiedział, że Wisła ten mecz przegra, ale jestem tego zdania, że ten mecz może wygrać, także zobaczymy, jak ta Legia będzie się prezentowała. Zobaczymy, jak ich z formą, może coś się podniosło, może coś zażarło, tak mówiąc kolokwialnie. Także przejdźmy sobie teraz do Wisły. Taka krótka analiza, trochę mojej prywaty tutaj pozwoliłem sobie użyć także tutaj w określeniu jakości sportowej Legii Warszawa. Dobrze, Wisła Kraków. To nas chyba najbardziej interesuje. Bo Wisła przystępuje do tego meczu w całkiem mocnym składzie. No, bo oczywiście nie będzie Felicio Brown-Forbes, co zdążyłem wam powiedzieć, ale będzie na pewno, znaczy przejawił się już na treningu Jakub Błaszczykowski, czyli już trenuje, więc może będzie dołączony do kadry meczowej, bo raczej wątpię, że zagra w pierwszym składzie. A jakby zagrał, no to byłoby oczywiście bardzo fajnie, ale oprócz tego no, wszyscy są do dyspozycji trenera Chybali, także ja się bardzo cieszę, bo to już jest kolejny plusik, który może zaprocentować. Też no, mówiłem tutaj o treningach i tych treningów naprawdę było bardzo, bardzo dużo, bo tak naprawdę po derbach, no myślę, że znaczy nie wiem, nie mam wiedzy, ile tych jakby treningów było, ale
ale no już dzień po derbach był trening, także naprawdę tych treningów było bardzo, bardzo dużo, bardzo intensywnie. Ten zespół bardzo dużo, no będzie na pewno, Chybala ma taki pomysł na ten mecz, że po prostu wyjdą no, mocnym pressingiem na Legię i może to jest sposób na ten zespół, no wiecie, nie ukrywajmy, że Legia też będzie atakować. To na pewno nie będzie tak, że Legia się cofnie i będzie czekała na nasz błąd. Nie, Legia też będzie chciała pokazać jakiś swój futbol, jaki on by nie był. Więc oni też na pewno nie przyjadą do Krakowa i będą czekali na baty, czy będą czekali właśnie na kontrę. Będą chcieli też, myślę, że sobie ustawić ten mecz bardzo szybko. No i to może ich zwieść, moim zdaniem. I mogą ten mecz, może się im nie udać, tak jakby oni chcieli. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie. Cieszy mnie to, że jest zaangażowanie. Widać też, no, przyszedł też nowy człowiek do przygotowania fizycznego. Jest analityk, no wszyscy to są ludzie Chybali, więc on dobrze się pewnie czuje, jeśli chodzi o pracę, tak? Więc na pewno to jest kolejny pozytyw. No tych pozytywów trochę będzie, bo jednak ten mecz derbowy dał nam trochę nadziei, że to, ten pomysł podoba się kibicom, podoba się zarządowi, podoba się, myślę, też samym piłkarzom. No oczywiście to trzeba dojść fizycznie. Myślę, że do końca tej rundy będzie ciężko już dojść do takiego poziomu, ale mam nadzieję, że ten okres przygotowawczy spowoduje, że jak ja to, znaczy jak zobaczyłem w jednym z wywiadów, będziemy maszyną do pressingu. Także taką mam nadzieję, że będziemy taką właśnie maszyną, która się nie będzie zatrzymywać. Tego życzymy oczywiście sobie, piłkarzom i całemu zarządowi. Mecz na pewno, no ja powiem tak, 2-1 dla Wisły Kraków. Oczywiście może to jest skrajny optymizm, może przesadny optymizm, może ma to sens jakiś, nie wiem. Wydaje mi się, że w tym meczu możemy pokazać pazur, możemy naprawdę zaskoczyć no, przede wszystkim bukmacherów, ale przede wszystkim też kibiców Legii czy samych zawodników, bo naprawdę uważam, że Legia nie gra super piłki, nie gra, ona po prostu jest skuteczna, ale nie jest za bardzo, powiedziałbym, przekonująca, jeśli chodzi o styl. Bardzo często te mecze są męczone. No, w ogóle ten mecz z Lechią przykładowo był bardzo wymęczony, znaczy wymęczony, taki bardzo dziwny, bo były dwie czerwone kartki ze strony Lechii Gdańsk, a jedna tutaj też ze strony Legii. Także mecz taki, no ktoś powie, no wygrali, no okej, wygrali, ale to nie był taki mecz, którym można byłoby powiedzieć, że to było pewne zwycięstwo. No nie, no nie było to pewne zwycięstwo, bo tak naprawdę ta druga bramka padła w doliczonym czasie gry. Także no, te kartki w ogóle posypały się w doliczonym czasie gry. Także no dziwna, znaczy dziwna, nie dziwna sytuacja w sumie, ale rzadka, powiedzmy tak ogólnie. Dobra, słuchajcie, także mój typ znacie, czekam na wasze typy. Mam nadzieję, że się mniej więcej zgadzacie z moją oceną, ale oczywiście te zdania mogą być inne. Dziękuję Wam za uwagę. A nie, dobra, jeszcze jedną rzecz podkreślę, jeszcze jedną, o, przepraszam, bo mam jakieś tam powiadomienia z Facebooka przychodzą, ale powiem jeszcze jedną rzecz odnośnie Krakowi, ich idiotycznego oświadczenia. Szczerze, ale tak mówiąc, totalnie szczerze, żenada, słuchajcie, żenada. Powiem tak. Cracovia pracuje na miano najbardziej nielubianego klubu w Ekstraklasie. I to nie mówię tylko ze strony Wisły Kraków, ale myślę z każdej strony. Legii, Lecha, Piasta Gliwice, Śląska Wrocław, każdego klubu. Dlaczego? Bo to był po prostu absurd. Po pierwsze, było to niesmaczne. To, jak się zachowywał prezes Filipiak, to jest inne. To jest zupełnie inna sprawa, ale też było to trochę niezbyt w porządku. A po drugie, to, co się stało później, to był skandaloza, słuchajcie, skandaloza pod kątem takim, że wydajesz oświadczenie, które nie wiem, kto to pisał, kibice? No bo jakby to kibice pisali Krakowi, to jeszcze bym zrozumiał, tam pal 6. Ale ktoś, kto zajmuje się oświadczeniami w tym klubie, wydaje takie oświadczenie i, nie wiem, sugeruje, że tutaj Daniel Stefański ma żonę, która kibicuje Wiśle Kraków. No ludzie. Przecież
nawet jak ktoś popatrzy na to spotkanie, tak bardzo obiektywnie, to zobaczy, że w obie strony sędziował niezbyt przychylnie. No więc skąd takie domysły, można by powiedzieć? Już nie, przy tej pierwszej bramce Krakowi, no nie wiem, dla mnie osobiście sytuacja jest bardzo kontrowersyjna i można było nie uznać tej bramki, bo jakby Żukow był dosyć w sposób widoczny faulowany, tak? I dla mnie to jest faul, nie było tam piłki w tym zagraniu, po prostu było przewrócony, nie mógł się utrzymać na nogach, no to nie uskoczył nagle, nie zrobił jakiejś symulki, tylko po prostu został sfaulowany. Więc to oświadczenie jest, no nie wiem, tym można się najwyżej podetrzeć, a jeszcze ten występ szanownego profesora w Lidze Plus ekstrakomiczny, że tam gada, a tu mu telefon dzwoni i tu się okazuje, że probierz mówi, jak tam mam mówić, no nie, no dramat, no słuchajcie, komedia, kabaret, ale taki trochę żenujący niestety i to świadczy o tym klubie, to na pewno nie powoduje dobrych emocji, na pewno to nie działa na korzyść tego owego klubu. Także tyle chciałem powiedzieć tylko, bo jest to kanał Wiśle Kraków, ale trochę to dotyczyło naszego ostatniego meczu. Chciałem się do tego odnieść, może to było nie... może mogłem to zostawić, ale myślę sobie, a pośmiejmy się. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Już tak końcowo, już nie będę się rozgadywał, nie będę Wam zajmował czasu. Dziękuję i do zobaczenia i do usłyszenia. Piona!